dobry, moi mili, Maciek z firmy Mławkar z tej strony, a przy tej pięknej pogodzie i można nagrać pięknego Qashqaia po liftingu. Tak sobie nazwałem ten film, że to takie marzenie polskiego klienta, bo tutaj przy tym samochodzie zgadzają się wszystkie wymagania naszych tutaj kupujących w kraju pojazdy. Cóż, 2013 rok, silnik dwulitrowy benzyna, czyli pierwsze wymagania spełnione, nadające się do gazu, manual. Drugie wymaganie spełnione, przebieg niewielki, bo 198 tysięcy na 11-latka, no to wychodzi około 17 tysięcy rocznie. No nie oszukujmy się, nikt też nie kupuje dwulitrówki, żeby jeździć kilometr po bułki, tylko też czasami gdzieś sobie na urlop pojechać. Trzecia rzecz, wóz od pierwszej właścicielki od nowości i bezwypadkowy. Czwarta rzecz i piąta, najważniejsza. Wszystkie serwisy wykonane właśnie w tym ASO Nissana, jak którym widzicie, Mucra D, tam gdzie ten pojazd też był kupiony. Czyli naprawdę można powiedzieć, że nie ma tutaj się do czego przyczepić. No i przy okazji kolejnym podpunktem mogło być to, że auto ma fajne wyposażenie, nie jest to bieda, nie jest też mega kosmos, ale tak, alufelgi 17, czujnik deszcz, czujnik zmierzchu, oczywiście przeciwgielne, no i piękny lakier, nie wiem czy teraz widzicie, teraz na filmie tak sobie patrzę na ekran telefonu, wydaje się, że jest czarny, ale jest to taka śliweczka ciemna. Bardzo mi się podoba ten lakier, dobry też jest dla... Mi się spodoba się kobiecie i spodoba się też facetowi, bo pewnie za chwilę zobaczycie, bo lekko tutaj wysuwa się słońce, jak on się prezentuje w pełnej klasie. Naprawdę elegancja i tak samo nie jest to też taki ograny temat jak czarny, biały czy srebrny. Naprawdę może się podobać ten wóz. A przy okazji też jest ładnie utrzymany, nie jest skordowany. Technicznie, bez zarzutu, ładne opony, ładne klocki. Naprawdę warto było zapłacić za niego trochę więcej i mieć fajny wóz na placu dla klientów. I myślę, że ktoś go tutaj, kto chciał ode mnie brać, będzie z niego zadowolony, bo już mało zostaje takich wozów, żeby ludzie jeździli tak długo danym pojazdem, bo przeważnie teraz się czasy zmieniły, że ludzie zmieniają fury po 2, 4, 5 latach, a tutaj pani miała go 11 lat. Co do stylistyki, naprawdę Qashqai się może podobać. Bardzo ładny lifting wykonali w tym pojeździe. Mi się podoba też, że tutaj akurat nie ma railingu i wygląda tak bardziej sportowo. Jedni lubią railingi, drudzy nie. Mi się to podoba, że tutaj ich akurat nie ma. Bardzo fajne są te reflektory z soczewką. Wyglądają dość nowocześnie. No i już ten grill z piastem miodu i z tym takim U, które chyba stosuje Nissan do tej pory. Na pewno w następnym Qashqaiu było. Chodzi mi o to takie wokół logo Nissan, taki srebrny U czy V, jak to tam ktoś sobie nazwie. Coś jeszcze mam o nim dodać? Na stylistyce wam powiedziałem o sprawach technicznych, o wyposażeniu chyba też, więc przejdźmy sobie do wnętrza pojazdu, bo też jest bardzo przyjemne, a przede wszystkim te Qashqaie szybko się zużywały w środku, bo materiały nie były zbyt luksusowe, potraficie mieć mały przebieg, a przetarty fotel kierowcy i kierownicę. Tutaj jest bardzo ładnie, postaram się wam jeszcze pokazać, żeby było lepiej widać, jak będę na nim siedział, to nie zobaczycie. Proszę, ładny środeczek, fotel cały, tak samo kierownica. Jak widzicie, tutaj macie wpisany autohaus, z którego był brany pojazd, pani, która go kupowała, no i wóz brany z Monachium. Jednak te wozy z tej północnej części Niemiec są dużo lepsze, bogatsze Niemcy, więc teraz wozy nie są żałowane na żadne przeglądy. Proszę, pokazuję wam jeszcze od razu brief. Pierwsza właścicielka, zero wpisane, tak samo jak tutaj pani Anna Krystyna Szukman. Dobrze, a teraz lecimy z przeglądami. Postaram się wam tutaj ładnie wszystko pokazać, chociaż jedną ręką nie jest zbyt wygodnie.
Dobra, mamy tu, lecimy. 14 rok, pierwszy wpis, 27, 52, 77 i lecimy dalej. Proszę, tu już takie duże wbicie dalej, widzicie, że jest mukra. Pisane tutaj 102, 123, 143, dalej widzicie stempelki, tutaj 157, 166, Nissan. I tutaj 182, ostatni z 22 roku, tutaj macie, bo tutaj często ludzie mówią, że ach, to się szuka na przeglądzie, bo teraz jest 198. Nie, tutaj macie kolejne wezwanie na przegląd, które ci proponują, żebyście po prostu przyjechali, ale samochód jeszcze nie zrobił tych kilometrów, więc pani nie była na przeglądzie. To jest takie wezwanie, żebyście wiedzieli, kiedy przyjechać, wszystko podbite, wszystkie serwisy was, ale czuć to po tym samochodzie, a tu jeszcze macie dalej też sprawdzenie karoserii, żeby... Zagrajmy sobie wnętrze, dokumenty już schowałem do schowka. Zacznę sobie od kierownicy, spójrzcie, skórzana, ładna, skóra nigdzie nie jest przetarta, niemalowana, prezentuje się dobrze. Na kierownicy jeszcze macie odbieranie połączeń, sterowanie radiem i przełączanie komputerem. Tu macie to i, pokazuje zasięg, spalanie, średnią prędkość. No i tu jeszcze regulacje tempomatu, proszę bardzo. Liczniki czytelne, w takim japońskim stylu, wszystko prosto, bez żadnych szaleństw. Ładne białe podświetlenie, tutaj manetka od zmiany świateł i przeciwdzielnych z automatem, tak samo jak i tutaj. To myślę, że tą część tutaj mamy z kierownicą gotową, proszę bardzo. Tu jeszcze sterowanie lusterek i lusterka składane, proszę, ładnie nam się składają jedno, drugie i rozkładają. Tu jeszcze takie nietypowe rozwiązanie, bo jak to japońskie auto, często macie wlew do otwierania przy nodze. Oni tutaj też zrobili do maski, więc czasami trzeba po prostu uważać, żeby tutaj nie otworzyć przy okazji zamiast wlewu maski. Lewa strona. Proszę, bardzo ładnie tu utrzymane te przyciski, niezniszczone, tak samo boczek nieodklejony, klamka srebrna, tak jak wam mówiłem, no Qashqai miał takie uroki z tymi gumami, troszeczkę jak Volkswagen, ale że to nie jest zużyte, to jest kosmos, to miałem w każdym zużyte, tutaj jest bardzo ładnie utrzymane, pięknie też jest utrzymany fotel, bo wszystkie są przeważnie tutaj powycierane, a widać, że pani była lekka i ten fotel nie jest sprężysty, miękki, nie wysiedziany, tak samo jak i tutaj, no i macie regulacje w kilku płaszczyzna. No to jak przechodzimy sobie dalej, ten fotel też ładny, tutaj czysto, no i z tyłu isofiksy, podłokietnik, czyściutkie podsufitki, naprawdę ładnie utrzymany samochód. Tu dobrze pomyśleli, że podłokietnik ze skórki, proszę, otwierany, w środku macie USB-ka, auksa i kolejne miejsce na kubeczek, jak tutaj dwa. No i jeszcze fajnie, bo patrzcie, przesuwa się, można sobie idealnie wyregulować. Jakiś schowek, centralny zamek, przechodzimy na środek. Spójrzcie, jak tu jest ładnie utrzymany mieszek, niezniszczony, to też nie jest podrapane, bo niektórzy tu rzucają klucze. Tak samo jak i to często jest bardzo zdrapane, to srebrne. Tutaj jest ładnie, czysto. Kolejny drobny schowek. Klima automat dwustrefowa. Fajne radyjko, bo z nawigacją fabryczną, z Bluetooth, no i oczywiście zbieraniem telefonu, co się bardzo przydaje, jest to wygodne w tych czasach, żeby nie dostać mandatu. No i jeszcze macie kamerkę, co naprawdę ułatwia w tym pojeździe parkowanie. Proszę, pyk. I już nam tu włączyło, ładnie działa, troszeczkę się światło odbija, ale sobie zobaczycie, że działa. Cóż, chyba wnętrze to tyle, wnętrze typowo takie japońskie, bez szaleństw, ale wszystko jest bardzo dobrze umiejscowione pod ręką, a ktoś, kto jeździł Japończykiem, myślę, że odnajdzie się w nim w kilka chwil. Jak film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, napiszcie komentarz lub też odezwijcie się przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. I pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu nawet, a jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowiozę go wam na lawecie lub też dla niektórych klientów mogę go zarejestrować. A warto jeszcze również dodać, że jeżeli film, znaczy samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać kolejnego na zamówienie, a jeżeli w ogóle moje filmy i samochody wam się podobają, mogę też znaleźć inny model, niekoniecznie Nissana Qashqai. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.